styczniu 1990 roku pierwszy prezydent III RP, generał Wojciech Jaruzelski, zaprosił do siebie mocarnych wówczas liberałów z Kongresu Liberalno-Demokratycznego z premierem Janem Krzysztofem Bieleckim na czele i zapytał ich, czy nie ma trzeciej drogi pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem. Warszawski liberał Andrzej Zawiślak, który był ministrem przemysłu i handlu, odpowiedział Jaruzelskiemu: panie generale, trzecia droga to droga do trzeciego świata. Jaruzelski po tych słowach natychmiast zamilkł.